To jest Mateusz, Mateusza Ewangelia 6, 33 rozdział. 6, vers 33. Szósty rozdział, 33 werset. So, Empfehlung, MT 633. Pastor, schreibt euch das auf. Zapiszcie, pastorowie, sobie to. Von der Bank könnt ihr auch Geld kriegen, wenn ihr eine Kapelle bauen müsst. Z tego banku dostaniecie pieniądze, kiedy będziecie budowali domy modlitwy. Amen. Oder was immer. Cokolwiek będziecie robili. Aber oft sind die Zahlungen nicht so reichlich am Anfang. Ale na początku te płatności nie są tak obfite. Da kriegt man manchmal nur wirklich Tagesration ausgezahlt. Niekiedy dostaniesz tylko rację dzienną. Wir waren 8 Monate ohne Wohnung. Myśmy 8 miesięcy żyli bez mieszkania. Und nie habe ich unter der Rheinbrücke geschlafen. I nigdy nie musiałem spać pod mostem. Sondern irgendwie passte das immer. Ale zawsze jakoś było tak, że pasowało, po prostu byłem zabezpieczony. Menschen haben sich bekehrt. Ludzie się nawracali. Gemeinde wurde gebaut. Zbór był budowany. Und wir hatten Hochzeit. I mieliśmy również ślub w tym zborze. Und jemand kam zu mir, sagte: Du, Bruder Waldemar, du kannst doch da irgendwo im Großhandel einkaufen. Bring mir das und das mit. Ein Hochzeitsgeschenk. I ktoś podszedł do mnie i powiedział: Ty możesz w hurtowni dużej zakupywać, proszę cię, kup mi tam taki ślubny prezent. Und als meine Frau hört, dass ich einkaufen gehe, o, jak moja żona słyszała, że ja idę na zakupy, dass ich sag, oh, bring doch ein Toaster mit. Powiedziała do mnie: Wiesz co, kup mi tam tostera. Und ich dachte, jemand hat ihr einen Auftrag gegeben, was zu kaufen. A ja myślałem, że może ktoś jej zlecił, dał zlecenie, żeby ona kupiła tostera. Ich sag, für wen ist der Toaster? A o, ja zapytałem się, a dla kogo będzie ten toster? Frag nicht. Nie pytaj. Wo ist das Geld? Gdzie są pieniądze na ten toster? Meine Frau hat sehr informativ geantwortet. A moja żona odpowiedziała mi bardzo informatywnie. Frag nicht. Nie pytaj. Ihr Männer, wir sind das gewohnt, oder? Pastorowie, czy my ich znamy sag, te historie? Für wen ist das? Wo ist das Geld? Gdzie są pieniądze na ten toster? Red nicht, geh und bring das mit. Nie mów nic, idź i przynieś. Gehorsam. Posłuszny. Amen. Amen. Männer, gehorsam. Panowie, posłuszni. Amen. Nein, jetzt sollten die Schwestern Amen sagen. Ale niech siostry mówią Amen. Dein Mann ist gehorsam? Jest twój mąż posłuszny? Amen. Brüder, bleibt nachher zurück. Wir müssen noch mal... Bracia, po nabożeństwie zostańcie tutaj, musimy porozmawiać z sobą. Okay. Ja, ein Beispiel, was machst du? Ale co robisz? Ich komm gleich zurück. Was machst du? Ja chciałbym... Ja przyjdę za chwileczkę. Ja. Wenn du bittest deine Frau, mach mir einen Kaffee. Kiedy prosisz twoją żonę, zrób mi dla mnie kawę, proszę. Sie liegt im Bett. A ona leży w łóżku. Du sagst, ich möchte einen Kaffee haben. A ty powiesz, ja chciałbym bardzo kawy. Was machst du dann? I co zrobisz? Wenn sie dir keinen Kaffee bringt. Kiedy ci nie przyniesie kawy. Dann machst du den Kaffee und bringst sie. To ty zrobisz kawę i zaniesiesz jej do łóżka, tak? Nie, amen, nie tak. Amen. Ja was habt ihr gedacht? A co byście myśleli, że ja wam powiem? Ich bin schon über 40 Jahre verheiratet. A ponad 40 lat jestem w związku małżeńskim. Immer mit derselben, nur mit einer. I zawsze cały czas z jedną kobietą. Amen. Und sie würde sagen, und ich immer nur mit einem Mann. A ona by może powiedziała, może tylko cały czas z jednym i tym samym. Ja, aber okay, das war am Anfang. Ale to było na samym początku. So, gehorsam. Posłuszny. Ich habe den Toaster gekauft. Kupiłem tego tostera. Meine Frau den abgegeben. Oddałem mojej żonie. Ich hab noch, glaube ich, einmal gewagt zu fragen, für wen das ist. A jeszcze raz później, kiedy przyniosłem, zapytałem, a dla kogo to masz ten toster? Hab die gleiche Information bekommen. I dostałem tą samą informację. Nächsten Tag hatte ich Geburtstag. A na następny dzień miałem urodziny. Ein wunderschöner...
Was ist los dabei? Co? Z czego wy się tam śmiejecie? Nie war to nicht dabei. Przecież nie byli obecni przy tym wszystkim. Czy macie takie żony? Also, vergesst alles. Zapomnijcie o wszystkim teraz. So, nächsten Tag. Na następny dzień. Hatte ich Geburtstag. Miałem urodziny. 25.6. 25.6. Ja, so, wenn ihr mir was schicken wollt. Jak chcecie mi prezenty kupować, to proszę zapomnijcie, ja. Zapamiętajcie okay. sobie. Ich hatte Geburtstag. Miałem urodziny. Ein wunderschöner Geburtstagstisch. I pięknie zastawiony stół. Ein herrliches Paket. I piękna paczka na tym stole stała. Wunderschön verpackt. Pięknie zapakowana. Was glaubst du, was da drin? A co myślisz, co było w tej paczce? Toster. No. Mądra dziewczynka. Mądra, ja. Bardzo mądra. Da war der Toaster drin. Ten toster był tam zapakowany. Und ich hab ein bisschen säuerlich gelächelt. A ja, mój uśmiech był bardzo kwaśny. Ich hab gekauft. Ja kupiłem to. Ich hab bezahlt. Ja zapłaciłem za ten prezent. Ich hab's gegeben. Ja oddałem ten prezent. Und jetzt krieg ich's geschenkt. I dostałem jako prezent z powrotem. Hättet ihr euch gefreut? Czy wy byście się również cieszyli z tego? Eine Zeit später. Ale w krótkim czasie później. Sprach der Heilige Geist zu mir. Przemówił Duch Święty do mojego serca. Und das war eine prophetische Tat. I to, co usłyszałem, to było proroctwem. Als meine Frau mich gesehen hat. A kiedy moja żona widziała mnie, hat sie gesagt, Schatz. Powiedziała, skarbie. Ich weiß, dass du so gerne Toastbrot isst. Ja wiem, że ty tak chętnie jesz tosty. Ich hab kein Geld. A ja nie miałam pieniędzy. Ich konnte dir das nicht kaufen. Ja nawet nie mogłam tobie tego tostera kupić. Wenn ich dir gesagt hätte, kauf ein Toaster. Jak ja bym tobie powiedziała, kup tostera, hast du das gemacht? Czy byś to uczynił? Nein, niemals. Nigdy byś tego nie uczynił. Wir haben kein Geld dafür. Bo przecież nie mieliśmy pieniędzy na to. Darum habe ich dich überlistet. I dlatego może chytrością uczyniłam to. Ich wollte dir doch das geben, was du gerne magst. Ja chciałam tobie to podarować, co ty tak bardzo lubisz. I nagle odczułem, jak Jezus przemówił do mnie. Duch Święty objawił mi. Czy mogę ja ratować duszę? Nie. Jezus pracował. On tak bardzo ciężko pracował, że jego plecy były pełne krwi, a jego ręce były przebite. Tak bardzo mocno pracował, ażeby tą cenę zapłacić. I on zapłacił tą cenę. A teraz? A teraz możemy mu dawać podarunki. On lubi to. Zrozumieliście? Ja. Jezus pracował dla tych dusz. On zapłacił swoją krwią. I on oczekuje teraz, ażebyśmy mu teraz to przynieśli, co on tak bardzo lubi. I dlaczego ja wam opowiadałem moją historię o tosterze?
Das ist ein Gleichnis, was Jesus nicht erzählt hat, aber was der Heilige Geist in meinem Leben mir offenbart. Bo przecież to jest podobieństwo.